Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu TVO News. Blisko 50% Polaków ma dodatni wynik alergicznych testów skórnych na powszechnie występujące alergeny, takie jak roztocza, trawy czy brzoza. Według najnowszych badań prowadzonych w programie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, w ciągu ostatnich 10 lat liczba chorych podwoiła się. Tym samym Polska plasuje się w czołówce krajów, jeśli chodzi o występowanie objawów alergicznych. Jak możemy przeciwdziałać alergenom i ich uciążliwym objawom, spytam doktora Jana Maliszewskiego. Panie doktorze, co możemy zrobić w tej materii? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Obok diagnozowania alergii za pomocą testów, ważne jest, aby możliwie minimalizować kontakt z alergenem. Łatwo można to zrobić, gdy alergia dotyczy pokarmów. Wtedy po prostu eliminujemy je z diety. W wypadku uczulenia na pylące rośliny jest to trudniejsza sprawa. Pozostają leki tłumiące objawy. A co z alergiami na roztocza, potocznie zwanymi alergią na kurz? Kurz to siedlisko aż 30 substancji uczulających. Jedne z nich to roztocza. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków roztoczy. Najbardziej skuteczną metodą walki z takim rodzajem alergii jest częste odkurzanie. Trzeba jednak pamiętać, że większość dostępnych na rynku odkurzaczy powinno się określać raczej nazwą zakurzacza. Osoby, którym zależy na prawdziwej czystości, bez wzbudzania tumanu w kurzu, powinny rozważyć zakup odkurzacza z filtrem wodnym. Takiego jak dostępny w ofercie TV Okazje odkurzacz Ecobora firmy MPM. Oprócz typowych funkcji odkurzania oczyszcza on także powietrze w pomieszczeniu. Tylko w taki sposób możemy skutecznie pozbyć się z otoczenia alergizujących roztoczy. Nieleczona alergia prowadzi często do astmy, na którą w Polsce cierpi przeszło 8% dzieci i 5% dorosłych Polaków. Dlatego warto zadbać o jej profilaktykę i zapobiegać nasileniu objawów alergii. Po więcej informacji na temat doskonałego dla alergików i astmatyków odkurzacza Ecobora odsyłam Państwa na stronę tvokazje.pl. Zapraszam na kolejne wydanie TVO News.